Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Jestem w trakcie przygotowywania cieczy roboczej. Pierwsze odkwaszczanie pszenicy, już większość mam wsypane. Teraz pokażę Wam resztę, co jeszcze tutaj mam. Komplet z ekspertem plus glin i śmierdziuch na mszyce, które się pojawiły. Kurde, nożyka nie wziąłem, ale tu sobie otworzymy. Glin 5 gram na hektar. To jest jako taki dodatek w celu likwidacji jakichś tam samosiewów rzepaków. Do tego ekspert w dawce 0,20 albo 0,22, jakoś tak. Głównie tutaj chodzi nam o zwalczanie mszycy. Mamy tu metrobuzynę i flufenacet oraz jakby uzupełnienie mieszanki, czyli komplet również zawierający flufenacet, ale dodatkowo diflufenikan, bardziej w kierunku chwastów dwuliściennych, fiołka, haper przytulia, tak żebyśmy nie mieli z tym problemu. I kompletu idzie 0,3 do tego wszystkiego. Sobie wyłączę, wtedy szybciej ta puszka chodzi. Mam nadzieję, że w miarę dobrze będzie mnie słychać. Ciach. No i do tego śmierdziu, w którym żony kuzyn pracuje w takim małym sklepie rolniczym i mówi: a zrobię ci tu po dobrej cenie. Nie wiem w sumie co to jest. Widać, gdzieś idzie z zagranicy, bo jest etykieta na etykietę zrobione. Tutaj, tak jak mówiłem, w celu likwidacji przede wszystkim mszycy, no tylko mszycy, która się pokazała. A trzeba ją naprawdę pilnować, bo jest ciepło, może nam tu przenieść wirus żółtej karłowatości jęczmienia. Jest naprawdę bardzo niebezpieczna o tej porze roku. Dobra, zamykam graciarnię, bo muszę jeszcze skoczyć do chlewni, tam zobaczyć do paszeciągu i zobaczymy się już na polu. Myślę, że tutaj nie ma co przedłużać. Także do zobaczyska dosłownie za chwilę, trzymajcie się. Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Zacząłem odchwaszczanie pszenic. To jest pszenica jedna z pierwszych sianych tutaj po rzepaku, gdzie stosowałem również Azofix i Azoter, stąd te ślady przede mną, przejechane ścieżki. Pszenica zasiana co drugą redlicę, jak widać już troszeczkę ten zabieg jest, powiedzmy, spóźniony, bo miejscami zaczyna się pszenica krzewić. Zresztą tutaj parę gaw popełniłem przy siebie, ale to powiem może przy kolejnym polu. Pytania dostawałem takie: jak skutecznie odchwaścić oziminy? Czy lepiej wiosną, czy lepiej jesienią? Ja jestem zwolennikiem jesiennego odchwaszczenia, zdecydowanie. To po pierwsze. Po drugie, ten zabieg u nas bardzo często jest w ogóle bez poprawek wiosennych, co dzięki czemu są po prostu tańszy, aniżeli podobny zabieg z tym, że wiosenny, za pomocą herbicydów wiosennych. Stąd też zawsze ja staram się, oczywiście zważając, biorąc pod uwagę występujące chwasty, biorę pod uwagę właśnie wtedy dobór środka i dobór terminu zwalczania, bo mam działki, gdzie występuje stokłosa, no i tam z wiadomych przyczyn trzeba będzie zastosować odkwaszczanie wiosenne Atlantisem nietanim. Dlatego też tutaj drogą Wojtka, którego może oglądaliście film, też zastosuję troszeczkę zredukowane odkwaszczenie. Tak o tyle na innych działkach, gdzie jest wszystko, powiedzmy, ok,
stosuję jakby tutaj pełne jesienne odchwaszczenie. Najważniejszymi chwastami są chwasty jednoliścienne, miotła przede wszystkim w zbożach, która jest coraz bardziej, wykazuje coraz większe odpornienia na sulfonylomoczniki. Więc tutaj jest ważne również odpowiednie zmianowanie środkami, dobór ich, mieszanie, wachlowanie, żeby nie powtarzały się one na działkach. Chociaż znam rolników, którzy stosują, muszę się poprawić, którzy stosują na przykład eksperta, siejąc pszenicę, rzepak. Trzy razy jadą ekspertem, czy też ekspertem z kompletem, czy tam ekspert zamiennie z kompletem, z jakimiś tam dodatkami. No ja jestem osobiście mówiąc przeciwnikiem czegoś takiego, dlatego też tutaj na działce, gdzie jest pszenica po pszenicy, zastosuję inne preparaty, ale o tym również później. Uważam, że jednym z lepszych preparatów, to tutaj Wojtek wam pewnie też potwierdzi, bo już tak jak w zeszłym roku wspominałem od niego, jakby się nauczyłem, jest właśnie Expert Med, tutaj w kierunku miotły. To jest chyba taki gwarant naprawdę bezpieczeństwa. I ja to różnie robiłem. Mieszałem eksperta z samym diflufenikanem, plus do tego glin gdzieś tam na samosiewy rzepaku przede wszystkim, ale glinu małe dawki, bo to tam jest 5-7 gram, w zupełności wystarczy do zwalczenia samosiewów, a w żaden sposób nie oddziałowuje negatywnie później na rośliny następcze. I tak 2 lata temu taką mieszaniną odchwaszczałem. W zeszłym roku odchwaszczałem ekspertem z kompletem, również z dodatkiem glinu. I w tym roku również jest to ekspert plus komplet, o czym już mówiłem. Tutaj do kompletu mamy tam kartę rabatową, podarunkową, nie wiem jak to nazwać, na paliwo w Orlenie, więc to tam jest jakiś, powiedzmy, ścieżki sobie nie zrobiłem. Jest to jakaś tam oszczędność, powiedzmy, paru złotych. Nie, jest to oczywiście dużo, tam nie ma co ukrywać, ale zawsze parę złotych będzie taniej. Po prostu ta mieszanina się w zeszłym roku sprawdziła. Cenowo nie jest to masakra, że tak powiem, cenowa. A preparaty bardzo skuteczne, bardzo bezpieczne. Eksperta śmiało możemy stosować od szpilki. Ważne, aby ziemia była dobrze uprawiona, dobrze przygotowana, bo te preparaty działają również jako dobre bówki, więc tutaj trzeba pod tym kątem, zresztą zawsze odpowiednie uprawienie gleby to jest klucz jakiś tam do sukcesu, zarówno do lepszych wschodów, jakby właśnie później, za mocno znowu skręciłem, do wschodów, jak i później właśnie do w razie jakichś stosowania preparatów, bo wiadomo, pod każdą gruszką ziemi, która zostaje na zimę, wiosną ona gdzieś tam po przymrozkach, po śniegach, zazwyczaj te gruzy się w naturalny sposób likwidują, nie wiem jak to nazwać, ulegają rozpuszczeniu, rozmyciu i bardzo często pod tymi grudkami później wychodzą również chwasty, więc jakby zawsze ważne, fajnie, jeżeli się pilnuje odpowiedniego doprawienia. I tutaj przy tych środkach te odpowiednie doprawienie gleby no również jest bardzo ważne, bo działają te preparaty doglebowo oraz na listnie oczywiście, ale przede wszystkim jako takie doglebówki są pobierane przez korzenie, dzięki czemu już chwasty na starcie są likwidowane, nie pobierają w ogóle energii, nie pobierają w ogóle wody, co w tak suchym roku jak ten, no uważam, że jest niezwykle ważne. Oczywiście z racji tego, że to są doglebówki, oprócz odpowiedniej uprawy, ważna jest również wilgotność gleby. No w tym roku z wilgotnością jest krucho. Dziś mieliśmy bardzo duże, bardzo mocną mgłę, jest godzina 12, a nie wiem jak kamera to odda, ale jeszcze jest taki ala smog się utrzymuje, więc ta mgła jeszcze wisi w powietrzu. Ta wilgotność ziemi, nie jest to popiół, ta ziemia była naprawdę mokra, więc tutaj liczę na to, że zabieg będzie skuteczny. Co jeszcze? To ważne jest również to przy nierównych wschodach, które w tym roku są.
ważną jakby kwestią jest to, że te preparaty są bezpieczne dla roślin, które jeszcze gdzieś tam nie powschodziły. One, wiadomo, zalecenia zaleceniami. Zaczynamy od szpilki w przypadku eksperta, w przypadku kompleta. Nie pamiętam, chyba nie wiem czy nie, bo eksperta do trzeciego liścia, a komplet bodajże stosujemy do, komplet proszę ja was, przez cały chyba okres wegetacyjny, o ile się nie mylę, zawsze ja staram się robić to razem z ekspertem. No i to już tutaj jakoś tak po niemiecku cofnę, trudno. Żeby te zabiegi razem połączyć i jakby tutaj one są naprawdę w pełni bezpieczne dla rośliny uprawnej. Dlatego w tym roku większość robię taką mieszaniną ekspert plus komplet. W zeszłym roku się sprawdziło, dwa lata temu się sprawdził ekspert z diflufenikanem, a jak wiecie w komplecie mamy diflufenikan również, czyli to jest takie uzupełnienie się, czy zamiennie weźmiemy diflufenikan, czy komplet dorzucimy do eksperta. To jakby tam nie ma większego znaczenia, preparaty się uzupełniają. Stąd też w tym roku również taka kombinacja. O ile zima nie będzie jakaś taka drastyczna, to środek powinien naprawdę nam tu ładnie przetrzymać. Jeżeli nic nam nie wyleci, pszenica się zagęści, widać tu są takie miejsca, gdzie ona zaczyna szpilkować dopiero. Jeżeli będzie wszystko dobrze, to obędzie się bez poprawek. I co? I to będzie wszystko. To będzie na ten temat wszystko. Na następnym polu ze stosowaniem z odchwaszczania powiem parę uwag co do pszenicy, jakie popełniłem błędy podczas siewu. No i przy następnych odchwaszczeniach innymi preparatami również powiem dlaczego tak, a nie inaczej. Poruszę parę może innych ważnych tematów. Dobra, to było na tyle. Karuś oczywiście jest ze mną. Karusiu, trzymajcie się do następnego razu. Cześć.